gigant II wojny światowej. Niemieckie działo samobieżne Jagdtiger, uzbrojony w najpotężniejszą armatę przeciwpancerną II wojny światowej, kaliber 128 mm. Pociski z tego działa przebijały pancerz o grubości 200 mm, trafiając z odległości 1000 metrów. Tak, to był najcięższy pojazd pancerny II wojny światowej używany bojowo. Ważył prawie 72 tony i ustępował tylko superciężkiemu czołgowi Maus, który nie został użyty bojowo. Był to również jeden z największych pojazdów II wojny. 10 metrów 30 centymetrów od początku lufy do końca pojazdu. Silnik o mocy 700 koni mechanicznych nadawał mu prędkość 36 km na godzinę. Grubość pancerza dochodziła do 250 mm. Zajrzyjmy do wnętrza tego pojazdu. To ciężkie samobieżne działo przeciwpancerne powstało w oparciu o ten sam kadłub i podwozie co Tygrys II, ale było przeznaczone do transportowania 128 mm działa w nieruchomej nadbudówce. Problemy techniczne spowodowały, że wyposażono w nie tylko 48 pojazdów. Pozostałe uzbrojono w takie samo 88 mm działo jak Tygrysy II. Jeśli Tygrysowi II brakowało szybkości, to tym bardziej polującemu Tygrysowi. Poruszał się on na dobrej nawierzchni z maksymalną prędkością 32 km na godzinę, a w terenie z trudnością osiągał 23 km na godzinę. Ale nie miało to większego znaczenia, bowiem polujący tygrys był typową bronią defensywną, a jego pancerz grubości 300 mm u podstawy działa był praktycznie nieprzebijalny przez istniejące ówcześnie pociski. Tygrys II miał 5-osobową załogę, a polujący tygrys 6-osobową. Poza tym różnice między nimi były prawie niezauważalne.